chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie Tylko Dla Kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski punkt widzenia. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Anna Ferenc, reżyserka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Reżyserka, i tak już chciałam od razu wymienić kilka tytułów, ale tych tytułów jest bardzo dużo. Ostatni to Punkt Oparcia i właśnie z tym filmem przyjechała Pani do Chicago. Jest już po pierwszych projekcjach tego filmu, ale przed nami jeszcze kolejny. I o tym filmie i o wydarzeniach, które ilustruje ten film, dzisiaj porozmawiamy. Po pierwsze chciałam zapytać, skąd pomysł na to, żeby udokumentować te wydarzenia lat 80. Znaczy, same lata 80., to co się działo w Europie, jak stopniowo jakby kruszyły się te mury i upadał komunizm, no, to jest ciekawy temat i już kilkakrotnie podejmowany przez dokumentalistów. Natomiast ten film akurat powstał dlatego, że jeden z bohaterów mojego filmu, który w latach 80. był opozycjonistą w Polsce, a teraz jest posłem w Parlamencie Europejskim, pan Bogusław Sonik, odkrył, że są archiwalia w parlamencie, nagrania wideo i audio z tych lat, które nigdy nie były pokazywane, właściwie poza dyskami w tej chwili Archiwum Parlamentu, nigdzie nie można było ich zobaczyć. No i zadzwonił do mnie, mówi, że szkoda, żeby to tak leżało, może jakiś film by można było zrobić, może coś mi przyjdzie do głowy. No i przyszło mi właśnie, żeby dokument jakby pokazać, co się działo w różnych krajach. Dlatego, że my się w Polsce, no przede wszystkim wiemy, co się działo u nas. Zresztą w każdym z tych krajów na ogół znają swoją historię, nie znają tego, co było nawet u sąsiadów. I te wystąpienia parlamentarzystów to były dla mnie właściwie tylko pretekstem do tego, żeby pokazać tych opozycjonistów. Bo prawdziwymi bohaterami są dla mnie ci, którzy w tej Rumunii, Estonii, Czechosłowacji wówczas, czy Polsce po prostu walczyli. Natomiast ci, którzy o tym mówili podczas debat parlamentarnych, no powiedzmy, że dzięki temu mogła być jakaś presja wywierana na tych dyktatorów. Jeśli chodzi o ówczesnych parlamentarzystów, to było kilku, którzy się wyróżniali, że naprawdę wiedzieli, o czym mówią. No bo większość to, no niestety, ale no, nie miała aż takiego pojęcia, co tak naprawdę się u nas dzieje. Inaczej to z perspektywy czasu, tak. Z tylu lat ogląda się te przemówienia, bo wtedy pewnie one miały trochę inny wydźwięk. Tak. Także to jest też przejmujące, przynajmniej w tych fragmentach, które ja miałam okazję oglądać. Punkt Oparcia to ciekawy tytuł. Tytuł, który wydaje mi się, że można interpretować różnie. A ciekawe, jak pani interpretowała? Co pani przyszło do głowy? Pierwszą rzeczą, która przyszła mi do głowy, to było to, że znaczy jakby Parlament Europejski, który wspierał właśnie walczących wtedy o wolność, o podstawowe prawa człowieka, czyli ten jakby punkt, o którym mogli się oprzeć w pewien sposób. To było pierwsze skojarzenie. Ale później tych skojarzeń tak naprawdę może być bardzo wiele, bo też nawet sama gra słów jest ciekawa. No to tak, tak. Rzeczywiście dobrze pani odczytała moje intencje. Tych punktów oparcia w latach 80. dla opozycji w tych demoludach było wiele, bo był Ronald Reagan w Stanach, był Jan Paweł II przecież, ogromne wsparcie, była Margaret Thatcher. Parlament Europejski był jednym z wielu, ale też ważnym. I akurat tak sobie skojarzyłam
myśląc o w ogóle o Europie i o tym, co tą Europę łączy i dlaczego jesteśmy jakąś wspólnotą, to sięgnęłam aż do starożytności w tych rozważaniach. I Archimedes mi się przypomniał i jego twierdzenie: dajcie mi punkt oparcia, a poruszę ziemię. I jakby to było przede wszystkim inspiracją do tytułu. Czyli też taka jakby siła w jedności, prawda? Coś takiego, że będąc razem możemy pokazać, że jesteśmy w stanie pokonać. No na pewno pokonać. Są takie sytuacje, gdzie wyłącznie w jedności możemy coś zdziałać. Film powstawał dosyć, jak na to, co widziałam, co jest w nim zawarte, to powstawał dosyć krótko. Pewnie praca była bardzo intensywna. Jestem ciekawa, czy patrząc w ogóle na pani dorobek, widać, że nie boi się pani trudnych tematów. Ten temat też wcale nie jest łatwy i nie jest przyjemny pewnie dla niektórych. Czy natrafiła pani na pewnego rodzaju, nie wiem, niedogodności, próbując dotrzeć do pewnych ludzi albo próbując właśnie porozmawiać na tematy, które myślę, że wciąż mimo tych lat, które już minęły, są bardzo świeże, te rany są wciąż świeże. Trudność polegała na czym innym. W ogóle praca musiała się zacząć od researchu na wydrukach z debat, dlatego że przecież nie miałam pojęcia, o czym ci posłowie przez te 10 lat, bo 79-89 taki jest okres, który wzięłam jakby do badań. Więc musiałam te setki stron tych spisanych debat przeczytać, żeby wybrać, znaleźć jakieś konkretne historie. Bo duża część tego, co posłowie mówią, no to niestety są banały, które trudno sfilmować. Więc potrzebowałam konkretnych nazwisk, konkretnych ludzi, o których się upominali ówcześni posłowie, ludzi z krajów Europy Wschodniej. Potem trzeba było ich odnaleźć, to 30 lat minęło, więc kto żyje, kto nie żyje, co się z nim dzieje, więc ta pierwsza część pracy nad filmem była dosyć pracochłonna. Była, no ale się udało. Takich trudności nie, dlatego że właściwie za bohaterów takich indywidualnych zdecydowałam się wziąć osoby spoza Polski. Dlatego że Polska też dosyć szczególną rolę miała jednak w tych przemianach. Tak jak zresztą wszędzie słyszałam, że to Solidarność była tą inspiracją. I więc tutaj jakby ruch Solidarności po prostu był takim bohaterem, jeśli chodzi o Polskę, natomiast jeśli chodzi o inne kraje, no to wybrałam poszczególne osoby, których historie są przykładem na to, co innym się przytrafiało i co przytrafiało się również w Polsce. I muszę powiedzieć, że ci, z którymi się umawiałam, no bardzo chętnie mówili i byli w ogóle też zaskoczeni właściwie, że ktoś się jeszcze tym interesuje, że ktoś z innego kraju. W ogóle przedziwne dla mnie było to, państwo, którzy pamiętacie czasy PRL-u, i byliście w Polsce, pamiętacie pewnie też, że między naszymi bratnimi krajami to były zasieki i granice były pilnie strzeżone. I to nie było tak łatwo wyjechać sobie nawet do Czechosłowacji, czy NRD, czy do Rumunii, czy no nie mówiąc już o Związku Radzieckim, więc kompletny brak przepływu informacji w latach 80. między tym ludźmi z tego obozu moskiewskiego. No to było jakby niesamowite to zderzenie tej propagandy z rzeczywistością, to potworne zakłamanie. Także to tutaj, jeśli chodzi o,
o trudności, to raczej sobie uświadomiłam, jakie były 30 lat temu. Trudno mi nie nawiązać do obecnej sytuacji na Krymie, na Ukrainie i wystąpieniach Putina, które w tym momencie oglądają cały świat, ma oczy zwrócone ku temu człowiekowi, który nie wiadomo na co go stać. Z jakim nastrojem pani, szczególnie teraz, bo tak naprawdę teraz też odczytuję pani film właśnie w tym momencie. To wszystko się wydarzyło tak naprawdę. Wydaje mi się, że jakby premiera zaplanowana była prawdopodobnie na dziesięciolecie rozszerzenia Unii Europejskiej, dokładnie, 25-lecie zmian demokratycznych w Europie, ale teraz przy tym, co się dzieje na świecie, jak pani przygląda się tej sytuacji? No, widzę jakąś kalkę po prostu. Są w filmie fragmenty akurat dotyczące krajów bałtyckich, gdzie bohaterowie opowiadają, w jaki sposób Związek Radziecki rusyfikował te ziemie. Na przykład do Estonii, do Tallina, który jest miastem portowym, zaczęto sprowadzać rosyjskich robotników. Także w przeciągu kilku lat Tallin ze 100% estońskiego miasta stał się miastem, gdzie jest 50% Rosjan. I ja nie wiem, czy Estończycy nie powinni bać się teraz, że Rosjanie stwierdzą, że muszą bronić swoich obywateli w Estonii. W związku z tym właśnie tam nieznani sprawcy, którzy w supermarkecie kupili sobie uniform, i przyjadą bronić. Nie wiem, no jest mnóstwo rzeczy, które rzeczywiście metody sowieckie stosowane za czasów Związku Radzieckiego są jak najbardziej aktualne. No widzimy to po tym, co się dzieje na Ukrainie, po sposobie, w jaki Rosjanie niby odzyskali Krym, jak oni to nazywają. Ale to jest przerażające, naprawdę, w ogóle. Wszyscy patrzymy na rozwój sytuacji. Miejmy nadzieję, że i tutaj też Unia Europejska, bo nie ukrywajmy, że to jest też jedna z tych sił, które muszą przemówić jednym głosem w tej sytuacji, tak jak było to lata temu, spowoduje, że sytuacja przynajmniej będzie w jakiś sposób ustabilizowana. No nie natomiast wiem. Unia Europejska, no tutaj bardzo pewnie szlachetne są wystąpienia i wsparcia, ale tak jak każdy chroni swoich interesów. Jak jedna z bohaterek mojego filmu mówi, że z Rosją się uda coś wygrać wyłącznie ostrymi sankcjami. Nie takimi lajtowymi, jak tam odmówienie wizyt. Więc tutaj, no nie wiem, mam nadzieję, że posłowie jakoś się zabiorą poważnie. Nie mówię, że teraz się poważnie nie zabierają, ale sytuacja na pewno wymaga tego, żeby ten pad ekonomiczny jest, no niestety determinuje te decyzje. No. Tak jak w wielu sprawach. Wróćmy do pani filmu, czyli punktu oparcia. Rozmawiała pani z wieloma osobami w wielu krajach. Ja się zastanawiam, czy jest jedna, dwie, trzy takie rozmowy, które zrobiły na pani ogromne wrażenie, bo ja muszę przyznać, że oglądając fragmenty, widziałam brata tego człowieka, który zginął, którego zamordowali z zimną krwią, męcząc go tak naprawdę w więzieniu i on wciąż co roku przychodzi z tą samą planszą, pokazując wizerunek swojego nieżyjącego brata i przyznam szczerze, że po prostu no jest to wstrząsające. Czy takich rozmów było więcej? Czy ta rozmowa na pani zrobiła ogromne wrażenie, czy może były jeszcze inne? No ta rozmowa, tak, pan Jiří Vonka, który mieszka w małym miasteczku w górach, niedaleko zresztą polskiej granicy w Czechach. Ma ogromne takie archiwum, które gromadził przez te 20 kilka lat i swojej walki o sprawiedliwość, dlatego że sędzina, czy wszystkie osoby zamieszane w to, winne śmierci tego brata, normalnie sobie funkcjonują. Pani sędzia dalej jest sędzią, pan doktor jest panem doktorem,
nic się nikomu nie stało. I takich rozmów, takie rozmowy były wszystkie. Nic się nikomu nie stało. Nigdzie. Ani w Rumunii, ani w Estonii, ani w Czechach, ani na Słowacji. Nikt właściwie, albo tak mikroskopijny procent, że nawet nie, niewidoczny w statystykach, można powiedzieć, że jakby odpowiedział za swoje czyny, że mogę po tej dokumentacji powiedzieć, że tendencja we wszystkich krajach, które były częścią tego obozu socjalistycznego, jest taka, że nikt nie odpowiedział za swoje zbrodnie. To naprawdę przerażające. A myśli pani, że jest dla tych ludzi jakakolwiek szansa na to, żeby odzyskać sprawiedliwość? Nie wiem, trybunał albo zwrócenie się do szerszej widowni, że tak powiem, nie tylko w swoim kraju, szukanie sprawiedliwości. No na pewno nie można się poddawać, bo tutaj nie chodzi o zemstę, tylko chodzi o jakąś taką zwykłą ludzką uczciwość w ocenianiu czynów, w braniu odpowiedzialności za to, co się robi. I ja tego nie wiem, bo doświadczenia ostatnich lat są takie, że udaje się tych kar uniknąć. Nasz generał Jaruzelski, który był sprawcą tylu nieszczęść, tylu śmierci, chorób, złamanych życiorysów, nie ma siły się stawić w sądzie, no ma siłę pojechać do Moskwy, odebrać medal czy wziąć udział w imprezie. No to jest żenujące, no ale nikt... I to nie... Naprawdę nie chodzi o to, co często tutaj osobom domagającym się tej sprawiedliwości się zarzuca, że chcą zemsty. Nie chodzi o zemstę. Chodzi o zwykłą ludzką sprawiedliwość. O to, o to żeby ten ład jakiś moralny i prawny zachować w społeczeństwie. Dlaczego pani zdecydowała się stanąć, jakoby robiąc ten film, mam wrażenie takie, że trochę staje pani właśnie w obronie tych ludzi, którzy szukają tej sprawiedliwości i też pokazuje większy obraz tego, co się wydarzyło, jak te kraje były ucieśniane i w jaki sposób też mniejsze grupy, tworząc później całość, udało im się zwalczyć tyrana, no krótko mówiąc. Dlaczego zajmuje się pani właśnie takim tematem? Znaczy, no zajmuję się po prostu historią, robię filmy dokumentalne, historyczne, bo uważam, że najciekawsze jest to, co wydarzyło się naprawdę. To jest ta przewaga dokumentu nad fabułą, że bohaterowie i wydarzenia są prawdziwi i prawdziwe. Komuny, PRL-u w Polsce. To był taki czas, kiedy ta historia była niesamowicie zakłamywana. Albo w ogóle nie mówiono o pewnych tematach, albo mówiono fałszywie. I ostatnie 20 lat to tak naprawdę dla dokumentalistów w Polsce, no to jest czas takich wielkich odkryć. W tym sensie, że po prostu można wreszcie pewne tematy poruszać, pokazywać. Uzupełniać te brakujące fragmenty historii, brakujące z tego powodu, że były zakazane, prawda? Natomiast czy staje w obronie? No pewnie, że staje w obronie. Ja myślę, że jakaś taka bezkarność w czynieniu zła może sprawić, że cały czas coś nam grozi, że jeśli ktoś jest bezkarny, to będzie dalej czynił zło, za jego przykładem pójdą inni. Myślenie tylko o własnych interesach jest... No w tej chwili dosyć powszechne w ogóle na świecie, no nie tylko w Polsce, ale no po to, żebyśmy, nie wiem, jakoś wszyscy przetrwali, no to musimy być
solidarni, właśnie w takim znaczeniu, tym pierwszym znaczeniu solidarności, która się w Polsce w 80 roku urodziła. Jesteśmy po dwóch wyświetlaniach filmów tutaj w Chicago przed panią. Jeszcze kilka, między innymi w Michigan, ale także w Wisconsin, także będzie pani tutaj podróżowała po Midwestie razem ze swoim filmem. Chciałam zapytać, jakie były reakcje publiczności po tych, bo te filmy są o tyle jeszcze ciekawym wydarzeniem, że na każdej projekcji jest pani, więc później toczą się też dyskusje, pewnie zadawane są pytania. Jakie były reakcje po tych pierwszych właśnie wyświetleniach filmu? No muszę powiedzieć, że bardzo ucieszyła mnie widownia, ucieszyli mnie widzowie na Festiwalu Filmów Europejskich, bo to byli przede wszystkim Amerykanie. Ucieszyli mnie, że w ogóle przyszli, interesuje ich ten temat. Europa jest tak daleko, raczej tak z tego, co mam wrażenie, przeciętny Amerykanin się tym w ogóle nie interesuje, to go nie obchodzi. Natomiast widzowie mojego filmu po projekcji zadawali mnóstwo pytań, widać było, że ich to ciekawi. No i też chyba to było dla nich jakieś odkrycie, bo niewiele wiedzą, ale pytają i to jest najważniejsze. I po prostu cieszę się, że mam możliwość odpowiedzieć na te pytania i może kogoś tam zainteresować, bo później nawet już po spotkaniu jeszcze do mnie podchodzili, że a tam sobie coś wygoogluje, a tam sobie coś jeszcze sprawdzi, że tego typu pokazy chyba pozwalają przynajmniej kilku osobom dać tak, się czegoś dowiedzieć i dać impuls do dalszych poszukiwań. A dla kogo jest ten film? A jeżeli chodzi o te kolejne projekcje, kogo moglibyśmy zaprosić, żeby przyszedł i obejrzał? No myślę, że dla wszystkich. No, dla tych, którzy pamiętają czasy komuny, to będzie smutne, ale przypomnienie. Ja bardzo dobrze pamiętam, w latach 80. byłam studentką, więc już byłam dorosła i mimo wszystko, robiąc ten film, oglądając zdjęcia archiwalne, teraz po 30 latach miałam takie wrażenie, że ja to zapominam, że ja sobie... Dla mnie też to było przypomnienie. No może warto pamiętać o tym, co się działo w naszym życiu. Także dla tych, którzy w tamtym czasie byli za młodzi albo w ogóle ich nie było na świecie, no to też jest film chyba, który jest ważny o tyle, że będą mogli się dowiedzieć kawałka z życia swojego kraju, regionu, czy tego, co generacja rodziców przeżyła. Zapraszamy serdecznie. 19 marca to jest University of Michigan, 6:30. 25 marca w The Union South Market Theater w Madison, Wisconsin. A tutaj lokalnie to jest 26 marca o godzinie 6:30 w The Society of Arts in Chicago. To jest ulica Milwaukee oraz 27 marca. O 6 wieczorem w Goethe Institute w Chicago. Będziemy też te informacje oczywiście podawać w wiadomościach kulturalnych z dokładnym adresem. Bardzo dziękuję za przybycie do studia, dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na pokazach.